Rzymian, trzeci rozdział, 23 werset. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chrystus wolał umrzeć, niż pozwolić grzechowi istnieć przed Bogiem. Pojedynczy grzech jest dla Boga straszniejszy niż 1000 grzechów, a nawet niż wszystkie grzechy świata dla nas. Zasadą grzechu jest działanie niezależnej woli. Bóg nie może niczego przepuścić. Może przebaczyć wszystkim i oczyścić od wszystkich, ale nie może niczego przepuścić. Chrystus jest miłością. Im większym grzesznikiem jesteś, tym bardziej Chrystusa potrzebujesz, tym bardziej Go potrzebujesz. Gdyby wszystkie grzechy, które kiedykolwiek zostały popełnione na świecie, były zgromadzone w Twojej osobie i były Twoimi własnymi czynami, nie musi to przeszkadzać Ci w wierze w Chrystusa i przyjściu do Boga przez Chrystusa, przez Niego. Pomyślmy o tym, w jakim stanie jest człowiek, jeśli chodzi o zaufanie, które pokłada w człowieku, a nie w Bogu. Jeśli jego bliźni poprosi go o coś, choć jego sumienie może powiedzieć mu, że Bóg nienawidzi tego, co jego bliźni chce, aby zrobić, nadal zamiast nieposłuszeństwa wobec swojego towarzysza będzie grzeszyć przeciwko Bogu. Grzeszenie i religijność idą w parze. Gdzie nie ma mocy pobożności, tam bliskość rzeczy pobożnych jest tym bardziej niebezpieczna. Jeśli nasze serce nie czuje grzechu, to Chrystus czuł go, gdy wypił kubek sądu i poniósł grzech za nas. Adam zgrzeszył i odszedł od Boga, ponieważ myślał bardziej o tym, co oferował mu szatan. Myślał, że diabeł jest lepszym przyjacielem dla niego niż Bóg, ale od tego czasu dowiedział się, że diabeł był kłamcą, że nigdy nie miał mocy dać mu tego, co obiecał, łapiąc się na diabelską przynętę, poznał, że zapłatą za grzech jest śmierć, zapłatą grzechu jest śmierć, żołdem grzechu jest śmierć. Na krzyżu zawisł jeden nieskazitelny, błogosławiony człowiek, Pan Jezus Chrystus. Tak, błogosławiony człowiek, a jednak opuszczony przez Boga. Nic dziwnego, że słońce zostało zaciemnione, gdy wierny i prawdziwy świadek wołał do swego Boga i nie został wysłuchany. Opuszczony przez Boga. Co to znaczy? Jaki mam udział w krzyżu? Jedną, jedyną część. Moje grzechy. Chrystus wolał umrzeć, niż pozwolić grzechowi istnieć przed Bogiem. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chrystus wolał umrzeć, niż pozwolić grzechowi istnieć przed Bogiem.